Siema widzowie, z tej strony Jaczej Zambiaszek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałbym was poinformować, że mam dzisiaj dla was do wygrania 200 rzucaków. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję oraz napisać w komentarzu swój nick, jakim po prostu gracie na Dragonie. Ja do wieczora napiszę w przypiętym komentarzu, kto te rzucaki wygrał i po prostu ta osoba niech napisze komentarz, że to jest ona. Czyli sprawdźcie gdzieś tam koło 19:20, czy to wy po prostu czasami nie wygraliście. No i co? Mam dzisiaj dla was, moi drodzy, taki odcinek Stepania do graczy połączony z kilkoma akcjami, gdzie zrobiłem graczom nogi. No i trafiła się jedna fajna gildia, gdzie po prostu, to zresztą zobaczycie, nie będę wam tutaj spoilerował. Więc co, zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Więc co, zostawcie tutaj suba, łapkę w górę i dzwona. Także miłego oglądania, na razie i yo. No i pamiętajcie widzowie, życzę wszystkim wesołych świąt. YOLO! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszego zioma i zobaczymy, gdzie mnie typeczek tepnie. Jest on ogólnie bez gildii i tepnął mi on, moi drodzy, tutaj na wyrównaną klepę. O kurczę, to jest dosyć ciekawe, że mnie ziomeczek tutaj tepnął na równą klepę, ale typ chyba, widzowie, za dobry w tego Minecrafta nie jest, z tego co tutaj po prostu widzę. No bo dostał strefę ostrą na dziurę. Widzę, że tu próbuje jakieś po prostu rzucać śnieżki. No ale te śnieżki nam są niestraszne. No i zobacz, jak on dostaje strefy. No widzę, że to już zapuścił jakąś lekką orkę. Ten typek, widzowie, mi się wydaje, że on po prostu jest jakimś nowym nowicjuszem grania w Minecrafcie, no bo kurde on, no nie klepie się za dobrze, chociaż teraz kurde zjedliśmy przed nim refila, no jest on trochę odstyrany, tylko no właśnie, ja go strefowałem jak on był na koksie, a teraz kiedy jest na refilu, to ja zacząłem dostawać strefy, dobra, zjadł sobie refila, my też sobie zjedliśmy refila na 10, żeby tutaj po prostu nie polizać przypadkowo, dobra, jedzmy sobie refila kolejnego, typ mnie tutaj z łuku widzę, to jest jakiś pseudogarniacz mi się wydaje, no bo on tu widzicie jakieś łuk, śnieżki czy coś takiego, gość się za bardzo nie umie klepać, ale chyba po prostu ma jakieś makro na śnieżki i na łuk, no bo no jest on po prostu słaby, a cały czas, no powiedzmy sobie szczerze, dobrze rzuca te śnieżki, dobrze ten łuk używa. No niestety założył sobie tutaj kumpel secika, padło mu bania i w ogóle on, nie wiem co on zrobił. Czekajcie, wrzućmy go na dół, spróbuję go wrzucić na dół, znaczy na dół, tam jest jakaś chyba beczka. Okej, super, udało się go wrzucić do... O, no i zginął sobie, zajebiście. No i sobie kumpel zginął, także jest po prostu kozacko. No, nie musiałem wcale tam za nim po prostu na dół wskakiwać, także koks. Dobra, moi drodzy, tepam takiego zioma, co tutaj pisał na czacie, że kto chce bacona, to niech TPA. Gdzie on mnie tepnął? Tepnął mnie, moi drodzy, swój kuboid, ale ja mam lagi. Ja pierdziele, co jest? Wow, miałem przez chwilę widzowie i się nie dobrałem jeszcze przez te lagi. Co jest grane? Jak ja mam lagi porąbane? Nie wiem, czy to są moje lagi, czy o co chodzi? No mam 1700 pingu, patrzcie, jeszcze jakieś szybkie makro mi się tutaj pokazało. Nie wiem, o co chodzi. Ja pierdziele, no dobra, to zdedałem sobie. No nieźle, ty. Patrzcie to, 900 pingu mam. No to ładnie się, widzowie, teraz podziało. No zobaczcie to. Aha, no to zajebiście. Nieźle, 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 widzowie, jest. Powiem wam, że jest dosyć ciekawie jest. No dobra, zjedzmy sobie koksa. Niestety, aha, no i teraz jak zjadłem koksa, to już mi ping spadł. Okej, nie wiem, miałem jakiegoś chwilowego laga, ale no niestety nie uda mi się tutaj prawdopodobnie już nic zrobić. No przez to, że ani się koksa mi nie dobrało, ani niczego. No jest to po prostu dedzik, no nie podoba mi się to za bardzo. Czy oni chcą pokazać co już? Czy mnie wypuszczą? Czyśmy tepnął do jakiejś gili, która mnie wypuści? Czekajcie, nie, no chyba nie. Wydaje mi się, że oni raczej mi za chwilę zaczną klepać. Szkoda, że nie mogę postawić tabliczki tutaj u nich. Ale czekajcie, 99 IQ. Pozdro dam bacona. Dobra, okej. Czy oni serio mi dadzą bacona? Ja wierdziela, zrobię sobie screena. Czekajcie, wiecie co? Ja nie chcę od nich bacona. Halo. Nie mam w ogóle ko... Ach, bekoksu. Wow, ile baconów mi dał? Dwa bacony mi dał gościu, ale zajebiście. Jeszcze emeraldy mi dał. Ja pierdziele. Dziękuję bardzo, ale ja nie mam miejsca, stary. Ja nie mam miejsca, ja uciekam na spawna. Ja uciekam szybko na spawna, póki oni się jeszcze tutaj nie zdecydowali mnie zabić. Więc szybko zawijam na spawna. Nie, no zajebiście, ty, no tepnąłem do po prostu uczciwej gildii. No to jest dosyć rzadko spotykane, żeby tepnąć do takiej gildii. Ale po prostu wam powiem, widzowie, że no kozacko, kozacko, naprawdę, super, super. Julki facebookowe i twitterowe. Wiesz, że uczytasz na survivalu, no bo to jest ogólnie, nie, minecraftowy. Co on tu robi? Czat? Znak zapytania? No i kolejne nóżki elegancko zrobione do kolekcji. O! Gościu sobie szybko pisa w nogach. Zajebiście. Zajebiście, kozacko. O, kolejny typeczek w nogach, elegancko. 778 rankingu.
Tutaj fajnie z gościu killany, Dominik sobie może go sklepać w sumie. O, jednak wyszedł z nóżek, no niestety. Ale to nic, zrobimy mu kolejne nogi. O, proszę. No niestety Dominik sobie zrobił lizu. Także beczka teraz Dominika. Dominik chyba to widzowie nie powiodło się Dominikowi. No ale tutaj zrobimy widzowie nogi sobie eleganckie. No craftingu niestety nie możemy otworzyć. Tutaj zapukamy do kolegi. O, kolega tutaj nie ma widzowie. Całe szczęście on ten nóżek. O, i cyk, sobie będziemy klepali tutaj kolegę w nogach. Myślę, że kolega tutaj zadowolony. Piękne nogi masz, piękne nogi masz. No, polizał sobie. Także eleczka na czacie. S. O, no i kolejny typeczek w nogach elegancko. Czy sobie zrobi lizu kolega? Czy tutaj help 1446 sobie zrobi lizu? Ogólnie to jest chyba jakiś prehistoryczny gracz. Ze względu na to, że miał 1446 rok. No prawie jak bitwa pod Grunwaldem. Trochę młodszy niż bitwa pod Grunwaldem, ale spoko, spoko. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma i jest taki ziomeczek, o niku FBI Oscar, więc zobaczymy, gdzie on mnie tepnie. Ojezu, co ja kliknąłem? Dobra, ziomek mnie widzowie tepnął do swojego kuboida i ja znowu mam jakieś lagi. Ty, nie wiem o co chodzi widzowie, ale tepam się do jakiegoś gracza i znowu na samym starcie mam lagi. Kurde, wkurza mnie to. Po prostu mnie to widzę wkurza. Nie wiem, czy to jest wina mojego internetu, czy jest to wina Dragona, czy o co tutaj po prostu chodzi. No bo jak tak może być, kurde, że ja tu tepam kolejny raz i znowu, kurde, mnie tu na samym starcie po prostu laguje. Dobra, gościu opierdzielił sobie koksa, my też sobie zrazjemy koksa eleganckiego. Niestety nie ma TNT, kurde, a tu już kumpel jego przed, zajebiście, no dwóch na jednego, banda FBI Oscara. Także nie za fajnie, widzowie. No i patrzcie, mam znowu jakieś lagi, ale ten FBI Oscar tutaj się klepie. Ja muszę tego, o, bani opadła. Dobra, FBI Oscar bani stracił, ale w dupę jeża, spodnie upadły. Jak on nie padł? Bez spodni? Bez spodni, o w dupę. Oj, to lipa. Lipa, widzowie. Ja bez spodni w dupę, no nieźle. No niestety powiem, że mam lipę. Nie wiem, czy ten chłop się tam dobierze. Mam nadzieję, że się nie dobierze. Dobra, jest tu ten Oscar, wrócił. Muszę fokusować tego FBI Oscara. A, z tego co widzę, widzowie, to gościu ma tu jakieś koksy dobrane czy coś. Ej, czy on wyrzucił miecz? Czy mi się... Tak, typek wyrzucił miecz, ten FBI Oscar. Zajebiście, dobra, klatę zmieniłem. Gościu wyrzucił miecz. No, te typy chyba nie za bardzo nie ogarniają. Dobra, a nie wbiegłem tam, miał półsekundową stoniarkę. Lipa, lipa, widzowie, lipa, lipa. Dobra, ziomek tam spieprzył do góry stoniarką. I wiecie co? Zrobiłem sobie coś takiego, cyk, i zoramy do góry, ale on mnie może podkopać. Niestety on mnie typek może tutaj skopać, więc trochę słabo. No, o, wybuch rzucak, jednak jest TNT dostępny. Od której było TNT? Ja myślę, że TNT jest od 16:30. Ej. Dobra, gość mnie tu podkopał. O, ja sobie tutaj będę siedział. Dobra, cyk. Aj, nie mam pereł. Jestem zbugowany w stoniarce. Nie, co za pech, widzowie. Co za pech. Dobra, gościu się tu dobiera. I co? I zjadł koksa. Dobra, zjadł koksa ten typek, niestety. Kurde, no jest lipa, widzowie. Jakby ktoś chciał korty i gil, to macie. Możecie sobie wbić i ich przebić. No co za parówczaki walone, no. No zobaczcie to, 4 hity mam na bani. No, niestety, zadałem sobie. Kurde, dobrali się widzowie chyba z 5 razy te typy. No chyba z 5 razy się po prostu dodały te dobrały te ziomki, więc no nic tak naprawdę nie mogłem zrobić. No trochę słabo, kurde, no ale dobra, no ale dobra. Szkoda gadać, widzowie, szkoda gadać po prostu. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma. Jest to ziomek o niku Podłoga Merwik. No i zobaczmy, gdzie on mnie tepnie. O Jezu, tepnął mnie na swój kuboid. I tutaj w ogóle jest jakiś kolejny ziomek. Nie wiem, o co tutaj widzowie chodzi. No nie wiem, gość mnie tepnął na swój kuboid. I to co najgorsze, tam jest jego kumpel na żywkarce. Ale plus jest taki, że tamten chyba kumpel nie chce się go po prostu, nie chce się klepać. To chyba nie jest jego gildii, bo sobie sprawdziłem, że ten ziomek Merwik, on jest w gildii, w której jest tylko jeden ziomek online. Ale on na drzewkarkę wbiega? Tak, dwie pery zmarnował. Chce wbiec chyba ten typek po prostu na drzewkarkę. Nie podoba mi się to za bardzo, bo ja bym się tu wolał poklepać na 5-2 jednak z kumplem. Gdzie jest ten Merwik? Ty, bo ja mu się koks skończył, bo mi się kończył koks. Dobra, jest sobie gość refila. Nie wiem, tamten typ nie wiem co dupia. No dobra, ten tu gościu ma 400 rankingu. Siedź tam na dole. Siedź na dole, wariacie. No spróbujmy sobie tego Merwika sklepać, ale nie wiem, czy on tutaj, widzowie. No patrzcie to, gościu tutaj sobie, no nie wiem, co on tutaj obrzdynkola. Okej. No tutaj ten Merwik mnie, kurde, próbuje zrzucić. O Jezu, ja przed kołpę rzuciłem śnieżkę. Nie wiem, czy ten Merwik chce się, kurde, klepać, czy o co tutaj chodzi. No tego wariata sobie zrzućmy, może sobie zginie. Dobra, ten Merwik polas do góry, dobra, Merwik polas do góry.
takie niezbyt fajne, nie podoba mi się to za bardzo, że tutaj wariat ma takie coś. Ale wiecie co, rzucimy sobie tutaj rzucaczka, tak, rzućmy sobie rzucaczka. O, chyba kumpel, w szoku, ale nie miałem knoka na pasku. Kurde, za gościu, chłop rzucił perło od razu i do żółwika leci, ta? Wariat do żółwika wbiegł, no nie, co za ziomek. Tepnął mnie na klepę i on teraz ucieka. To jest właśnie najgorsze, że gościu cię tepa na klepę, jeszcze rzucaka nawet nie mogę rzucić. Boże, jakie to jest głupie z rzucaniem tych rzucaków, naprawdę, to jest najgłupsza rzecz na świecie, na dragonie, że też z tymi rzucaniem rzucaków. O, tu coś, co się stało? Gościu się wysypał tutaj w ogóle. Dobra, ten Merwik wyszedł. Nie wiem, czy się dobro ten Merwik, no zjadł koksa. No ja pierdzielo, co tutaj widzowie chodzi na tej klepie? Ja w ogóle koksa nie zjadłem. No to byłby hit, jakbym teraz sobie zdedał jeszcze. Nie wiem, totalnie nie wiem, co tutaj chodzi, widzę. To jest chyba najgłupsza klepa, na jakiej byłem. Nie wiem, naprawdę. Najgłupsza klepa, na jaką trafiłem. Dobra, teraz ja sobie koksa, ja sobie zmienię seta na szybkości. Tylko mi się właśnie skończył koks. Ale na szczęście te typy, no... Ten w ogóle dostał 200 rankingu za tego zioma z Legitu, bo patrzcie, on miał 400 rankingu, a teraz ma 600. Pada ubania? Ty, czy on jest na koksie, czy nie jest na koksie, chłop? A, gdzie jest ta perła? Nie wierzę. To jest najgłupsza klepa, naprawdę widzę, na jakiej jestem. Co tutaj się dzieje? Ja nie wiem. Ja nie wiem, kto jest słabszy, ja czy oni? Co jest? Co jest gra na tej klepie? A, gość na drzewkarkę spierdziela. Nie, co on odwala? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. On zginie bez tej bani, czy nie zginie? Nie, no nie gadajcie. Ach, teraz gościu założył banie. Nie, to jest jakiś totalny żart, widzowie. Gościu bez bani na stręczu, spodnie mu padły, zginął. Jezus Maria, już myślałem, że widzowie, on nie zginie bez tej bani. Naprawdę, już myślałem, że on nie zginie. Weźmy sobie, widzowie, szybko knoka i lecimy za tym Merwikiem. Gdzie on wbiegł? Gdzieś tam do góry wbiegł. Jeszcze potykam o te klocki na tej drzewkarze. Dobra, rzućmy sobie go. Nie wiem, czy on ma perły. O, przeżył, niestety przeżył ten Merwik. Dobra, widzę, stwierdziłem, że nie ma sensu gonić tego Merwika i po prostu wyperujemy tutaj perłami. Tylko, no właśnie, wyperujemy perłami. Dobra, udało się, wyperujemy, stąd uciekniemy. Nie będziemy tutaj rzucać żadnego dodatkowego rzucaka. On mi tam chyba sobie znowu pokazuje. Okej, odpuściliśmy teren gildii ZKL, także pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj gildii ZKL, bo to była chyba naprawdę najdziwniejsza klepa, na jakiej byłem po prostu w swojej historii minecraftowej. Także no, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i yo, pozdro!